Cześć wszystkim! Tu znowu Kunio 7, a ze mną jest Takumi. I znowu Neverwinter Nights. i czarne niedźwiedzie. Znalazły drogę wyjścia w pokoju. To co, idziemy tutaj? Okej. Ty Otwarte. pierwszy. Zamknięte. A, nie można w ogóle tędy przejść. Tu jest płot. Radziecki płot. Nie! What you doing? You no friend. Hey, what you doing? Wołamy ekspy. Ekspy, taś. Czekaj. Może pomyślmy o jakichś pułapkach, co? Może zróbmy wywiad najpierw. Tu nic nie ma. Nic tu nie Tylko ma. para drzwi. Na prawo nie możemy przejść. Zgaduję. Nadzorca. Nadzorca. Tu można pomyśleć o pułapce. Intruzi, Ej, ej. intruzi! Już? No. Jest nadzorca, a nie wykonawca. Dużo rzeczy. Torba Więcej drzwi. i masa kurz. Zamknięte. No nie, kusze wziąłem przez przypadek. Kusze, sztylety, bełty, miecze. Nic Więcej tu nie kusz, ma. więcej kusz. Jakieś dyby są. Co ten nadzorca nadzorował? Więzienie. Na Feli. Pogadaj z nim. Ja nie lubię koboldy. Ty nie chcieć nas krzywdzić, prawda? My być tylko małe koboldy i my chcieć uciec od wredne gnole. Najpierw chcę zadać kilka pytań. Ja odpowiedzieć na wszystko, co ty chcieć wiedzieć. Co wiesz o tych gnolach? One być duże, włochate i mieć brzydki oddech? Co jeszcze? Nic. My, koboldy, nigdy wcześniej nie walczyć z gnole. Ja naprawdę nie mieć pojęcia, dlaczego one przyjść i nas zaatakować. Słyszałeś coś o kimś, kto nazywa się Ina? To imię, co gnole czasem wymawiać. One mówić, że Ina chcieć wszystkie przedmioty władzy. Może to być ich dowódca. Czy wy, koboldy, potraficie walczyć? My troszkę umieć walczyć, jasne, ale my nie mieć broń. Czemu ty pytać? Chciałem tylko wiedzieć, jak łatwo będzie was wszystkich zabić. Albo och, bez powodu. Myślę, że powinniście pomóc mi w walce z gnolami. My pomóc tobie walczyć z gnolami? To nam dobrze nie wyjść, jak my pierwszy raz spróbować. Nie chcecie się zemścić? Będziecie tylko musieli mi pomóc. Sukces na perswazję. Jej. Pomóc ci wybić gnole? Dobrze, my ci pomóc. My dobrze walczyć, na pewno. Przed chwilą nie byliście tacy pewni. Na końcu korytarza być drzwi, co prowadzić do pokój dowódca. Jak tylko ty zacząć walka, to my przybiec i pomóc ci walczyć z wódz. Jak my to zrobić, ty nam pozwolić żyć. A skąd weźmiecie broń? My powęszyć dookoła, coś tu musieć być, my sobie poradzić. Świetnie, pomożecie mi w walce z dowództwem i pozwolę wam żyć. Dobra, my zacząć szukać jakiej broni. Jak to otworzyć drzwi dowodza, to my biec i pomóc ci w walka. Ale ty wiedzieć. Te drzwi to się tylko otwierać od strony dowódcy. Ale ty coś na pewno na to wymyślić. My czekać, aż ty zacząć walczyć z dowódcą. Niech ci szczęście sprzyja. Niedźwiedzie pewnie też nam pomogą w takim razie w walce z dowódcą. Sprawdziłeś te Chodźcu. kości? Sprawdziłem i ograbiłem miksturę szybkości. No to została jedna rzecz tylko. Ej, była jedna sztuka złota. Okej. Te drzwi się otworzyły z tej strony. Same? Wiesz co? Ustawię tutaj pułapkę może. Jakąś kolcową na przykład. Tam nie ma żadnych nieprzyjaznych istot. Byśmy się chcieli wycofać. Niedługo będą na pewno.
O, wiesz co, albo tutaj jeszcze mogę porozstawiać. O, na przykład pułapkę ogniową. Sporo ich tutaj. Czego zaczynamy? Od pociągnięcia za dźwignię czy rozmowy? Chyba od rozmowy. Hirszknak mówi dość. Nie podchodź bliżej. Koniec gadania. Walczymy. Po coś tu przylazła bezwłosa istoto? Coś ty Ups. zrobił? A ja dalej rozmawiam. Pułapkę aktywował. Chwila, bo ja z nim dalej rozmawiam. No pociągnij za dźwignię. Staram Poszukuję się. czarownicy Ina. No nie, skończyło się. Chyba Tylko. się nie dowiemy, gdzie jest Ina. Dobra, wycofujemy się. Przeaktywowałem chyba nimi wszystkie pułapki. To jest jeszcze jedna. Jak to jest? A, bił się. To zajmiemy się wodem. Okej. Podstawiłem mu pułapkę pod ten. Pod nogi, nie wiedziałem, że się ten Już aktywuje. koniec walki. No, poddał się, możesz z nim pogadać. Gdzieś tak się poddaje, bezwłosa istoto. Nie zabijaj mnie. Zrobię, co rozkażesz. Możemy go zabić. To Możemy dobry przejąć pomysł. dowództwo. Możemy ich wygonić. Ale najpierw odpowiedz nam na pytania. Pytaj więc. Pytania jednak nie zdadzą się na wiele w walce z Ina. Czy masz któryś z artefaktów skradzionych w Wysoczysku? Ina kazała gnolom zaatakować koboldy. Powiedziała, że wracają z ludzkiej wioski, niosąc ze sobą potężne przedmioty, których ona szuka. Jednak koboldy miały tylko jeden przedmiot. Ina powiedziała, że jeden to za mało. Wzięła go, ale była bardzo zła na gnole. To jednak nie wina gnoli. Koboldy to szybkie stworzenia. My nie złapali wszystkich. Te, które przyprowadziliśmy do jaskini, miały tylko jeden z przedmiotów. Gdzie mam szukać tej Ina? Ina znaleźć pradawne ruiny pod jaskiniami gnoli. Ale nawet nie wiedziały o ich istnieniu. Ina spędza tam całe dnie, kopiąc i kopiąc. To ciekawe, bo znaleźliśmy coś o ruinach w jednym z dokumentów. Chcesz się spotkać z Ina? Weź ten klucz, otworzysz nim drzwi w głębi tej jaskini prowadzące do ruin. Fajnie. Nie mam więcej pytań. To co teraz robimy? Nie wiem, Chcę chcemy. jedynie móc bezpiecznie chodzić po jaskiniach. Żądasz bezpieczeństwa? Będziesz je mieć. Zbiorę swoje plemię i puścimy jaskinię. Wtedy zrobisz, co będziesz chcieć. Ciekawe, czy ekspy dostaniemy za to jakieś. Świetnie, zabieraj swoje plemię i odejdźcie. Weź więc ten klucz, otwiera on drzwi. Jeśli pokonasz Gisznaka i jego plemię, może i udać się pokonać czarownicę. Bardziej jednak prawdopodobne, że to ona ciebie wypatroszy. Ha! Zero expów? Ej, wracaj tu, Co ty wracaj. chodzi? Do dzieła! Dobra. Amulet odporności na zimno. Zagram ci, bo oni są ze mną wobec mnie przyjaźni. Serio? No. Super. Możesz mnie uleczyć. Idę! Nie mogę zdjąć zbroi podczas walki. Przecież są przyjaźni wobec ciebie. Okej. Mi gorzej wchodzą ciosy. Okej. No, tak lepiej. Coś dropnął? O, zbroję. Buty duszy słońca. Amulet, który już zebrałem. O! Pojemność mi się kończy.
Ja myślę, że tobie bardziej się przyda ten amulet. Ja mam teraz naturalnego pancerza plus 1. Amulet. A ten jest odporności na zimno, ale myślę, że w dość niedługim czasie będziemy walczyć z czymś, co dużo zimnem atakuje. Okej. A jako, że ty stoisz bliżej walki, to może ci się bardziej przydać. Co my tu mamy? Drzwi na uboczu. Mhm. Zamknięte. Zajmę się nimi. To ja pójdę spać. No już się wyspałem dwa razy. O nie. Ja zauważyłem pułapki. Jak to możliwe? Nie jesteś dość spostrzegawczy. O, skóra z niedźwiedzia na ziemi. I więcej dzików. Miałem pewnie skrzynki z pułapkami. Ano. A w środku była pułapka. Kto by pomyślał? Okej. Okay. Trzeba plus jeden. Długi miecz plus jeden. Zastanawiam się, czy wziąć. Ja walczę krótkimi, więc. Ja jeszcze nie walczę mieczami. Ale może w przyszłości. Tutaj są rękawice, zidentyfikujesz? Pewnie dla mnich, ale zobacz. Łotrzyka. Premię do łotrzykowych umiejętności. O, oh, nice. Co dokładnie daje? Otwieranie zamków, rozbrajanie pułapek. Nice. Podoba mi się. Dwa punkty. Ile nam brakuje do level upa? O, tylko 1000 punktów doświadczenia. O, otworzyłem drzwi. Myślałem, że tu od razu będzie zejście na dół, a tu jeszcze jest pokój. Chyba pusty. Tak, wygląda na to, że pusty. Więc tu po prostu szyb na dół. Okej, okay, no to schodzimy. Zjedź po linie. Ja nie mogę, bo już zużyłeś. Nie gadaj. No nie mogę. To spróbuj. Nie mogę zejść. O, jest. Zejdź po linie. Ach, chciałem wracać. Kości goblina. Notatka. Notatka, to może warto ją przeczytać, bo tutaj ten poziom wygląda zagadkowo. Notatka goblina, to może nie pomóc. Jem buty i mam nadzieję, że jakoś to będzie. Mistrz nas tu przysłać. Powiedział, że my szukać magicznych rzeczy. Nic nie znaleźliśmy. Mijały dni. Nie ma już Munga ani Jera. Jak teraz wrócę, mistrz będzie gniewny. Umieram z głodu. To mniej bolesne niż gniew mistrza. Dźwignia robi ładne światło. Korytarz z takim samym światłem jest chyba bezpieczny. Mung i Jer mi nie wierzyli. I teraz są martwe. Poszli na dół niedobrym korytarzem i ich spaliło. Ja się nie mylić, ale ja nie jest żaden latający imp. Jem buty i mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ciągniemy za linę. Nie. Nie ciągniemy za linę. Co robimy? Przesuwamy dźwignię. Otwierają się nam drzwi, które są bezpieczne. I mefity są w środku. Już ja ich załatwię. Już ja im pokażę. Trafił na mnie to dmuchać. Ja z tym łotrzykiem. Ktoś drzwi. Super. Czy mefity nie potrafią korzystać z klamek? Widocznie nie. A musimy iść niebieskim szlakiem. Czy tam białym, jak to woli. Widziałeś, jak podszedłeś do rozwidlenia, zapaliły się korytarze. Tak. Zielone nas będzie ranić. Niedobrze. Skąd o tym wywnioskowałeś? Pamiętam. Okej. Okay. Sadzawka jakaś. Wody mądrości.
Różny żal i rozpacz podróżnika tego. I... I to wszystko. Bardzo mądre te wody. Mefit za nami. Śmierć już na ciebie czeka. Hej. Właśnie, ma ten amulet odporności na zimno. Ale to mefit wody, a nie mefit lodu. Ale obrażenia zadają od zimna. Zimna woda. Bo jakoś całkiem sporo odporność na obrażenia. Zwiększona KP, regeneracja, zmniejszenie obrażeń. Skala wyzwania ambitne. Okej. Okay. 5 punktów redukcji obrażeń. Mhm. Okej, okay. Ja sobie odpocznę. A możesz? Mogę. Okej. Okay. Idziemy. Mhm. Co my tu mamy? Większy mefit? Żywioła głody. Byłem blisko. Co on ma? Bardzo trudne. No, mocno mi przywalił. Zmniejszona niewrażliwość na ogień. Zmniejszenie obrażeń. Niewrażliwość na ataki z zaskoczenia. To niedobrze. Szkoda, że już nie mam tej pułapki. Ogniowej, tak. Okej, okay, goni mnie. Szczęście jest chyba trochę wolny. Teraz mnie goni. Nie mogę go targetować. A. Teraz ciebie goni. Teraz się nie może zdecydować. Nie, teraz się wyleczy. Jeden punkt obrażeń. Trzy. Czekaj, niech podejdzie bliżej do mnie. Teraz wtedy go agruj. Okej. Broń nieskuteczna. Ja go załatwię. Moja też jest chyba nieskuteczna. Czy on jest na ten typ obrażeń odporny? Nie, bo już ja też zadaję. No. Au! Przydałby się jakiś mag. Wracamy do Parality Show. Tak. No nie. Wrzuciłem czwórkę. Teraz trójkę. A 14. No. O, końcu. Co się stało? Okej. Okay. Zapalił się piedestał pierwszy. Okej, okay. Czy możemy tam wrócić? Możemy, ale chyba nie mamy po co.
Zobaczę, czy tam w pokoju z nim coś już było. No, w sumie racja. Hol wody. A ja przesunę dźwignię, zobaczymy, co się stanie. No. Może przejrzę pergaminy, które mam. Nic tu nie ma. Więc gra szczodrze nas teleportowała. Chociaż i tak daleko nie byliśmy. Trzeba rzucić na to jakieś zaklęcie chyba, na ten piedestał wody. A? Dostaniemy za to żeton. Może. Tą magiczną sadzawkę, czy na co? Sadzawka, ale na razie nie wiemy co, więc... Okej. Okay. Nic nam o tym. Słychać wrogu. A! 20! Nice! Chyba teraz moja amulet odporności na zimno się mniej przyda. Chyba tak, ale buty refleksu chyba dalej pomagają na te ataki stożkowe. No dalej no. Ile można pudłować? Ta ściana nie została jeszcze dostatecznie zraniona. 4. 5. Co jest słabe, to to, że on... 2, nie, 12. Co? O, regenerację. Super. Zobaczmy. To moc zlekceważy czaru najprostszego. Moglibyśmy to sobie zapisywać w dzienniku. Ale kto z tego korzysta? Czekaj, tam pewnie będzie kolejny żywiołak. Czy mam coś od wody? Mam lodowe ostrze. Ta wskazówka sugerowała, że trzeba będzie jakieś słabe zaklęcie rzucić na coś. Czy tam chyba były jakieś zaklęcia? Czy coś? W skrzynce? Które zabrałeś i już nie wiemy, co to za zaklęcia. Nie zabierałem. No dobra. Czekaj. Zimny kamień. Nie. Dobra, ustawię tu tę pułapkę. Okej. To wywab go. Dało mu to jakieś obrażenie? Na pewno ją aktywował. No to widziałem. Nie, że rzucił się na dzika. Trochę ułatwi sprawę. A nie chciałeś różdżki? O, awans. Wiesz, nice. Awansowałeś? Tak. No
to chyba przydzielimy sobie teraz. Tak. Mi się bardzo by przydały. Do... rozbrajanie pułapek. Tak. Może wziąłbym jeden poziom wojownika w końcu? Potrzebny ci? Szybciej bym chyba dotarł do mistycznego łucznika w przyszłości, a nie jestem łucznikiem w zasadzie, to chyba tego nie będę. A niech będzie bard. Hej. Dobra, ty jeszcze mogę. Leczenie. Otwieranie zamków. Używanie magicznych urządzeń, zakładanie pułapek. Okej, niezwykły unik 1 i atak zaskoczenia. Zwiększone obrażenia. Fajnie. Ja mogę wziąć sobie jedno zaklęcie pierwszego poziomu i jedno zaklęcie drugiego. Mhm. Nice. A, bo to jest pułapka oplatająca. Chyba ją zignorował, bo go nie oplotło za bardzo. Teraz białymi idziemy? Tak. No to... to a dzieło. Co tam może się kryć? Więcej mefitów, powietrza. Para. Wow. Chyba sobie nieźle radzisz w kwestii... odpierania zaklęć. No przynajmniej tych na refleks. Dostałem teraz też niezwykły unik. Jest chyba to, co mi dawało całkowite anulowanie obrażeń. No nie, moja broń jest nieskuteczna. Okay. Czy ja mam rozpłatanie? Wziąłem potężny atak, ale rozpłatania chyba jeszcze nie mam. Są jakieś szczątki nawet. Okej. Niezwykły unik 1. A nie, to daje mi ten... bonus do KP ze zręczności, nawet jeżeli mnie od tyłu tylca atakują. Prosto. Okej, okay. Ja się prześpię znowu. Kolumna powietrza. Czy zdołasz wyzwaniu w czterech próbach sprostać? Zobaczymy. Co się rymuje sprostać? Sprostać? Postać? Ale tak, żeby było niskopoziomowe zaklęcie. Dzik. Zaśpiewaj dzikowi. Się urobi. Hej. Jak powietrza. Dziku. Nie widzi. O, idzie. Niech zobaczy sobie.
Przecież wyłak wody zadawał najcięższe baty. A ten ma skalę wyzwania przytłaczające. Aha. Ale jest podatny na kwas. Mam w sumie butle z kwasem. Ale już chyba nie. Ogień alchemiczny też miałeś. A! Teleplastacja! Ostatnie drzwi kwasowe. Jesteś gotów, czy odpoczywasz? Nie możesz, bo są wrogowie. Właśnie. Czego tego dzika tak? Nie wiem. W lewo. Okej, teraz przydam się leczenie. O nie, czar jest taki sam. No nie. Chyba się zdekoncentrowałem. No nie, no znowu... Wypijam ostatnie potki lekkie. Lekkiego leczenia. Ja mam jeszcze trochę. Astralny dzik potękuje. Teraz może będzie można odpocząć. Czy zbadaliśmy tę skrzynię? No, można teraz. Tamtą? Ja zbadałem, ale coś tam było rzeczy chyba. Nie wiem. Okej, tryb skradania. Po co mi to na pasku zadę? Znaczy, pasku skrotów. Bardziej przyda mi się potężny atak. Złoto. Jedno złoto. Złoto za życie. Gdzie to jest klikalne? Nie widzę, żeby było klikalne. A jest. Jest. Tak. Rzuć czar odpowiedni, by nagrodę dostać. No super. Ale jaki? By trzeba było rzucić mieczem czy czymś, to mógłbym rzucić, ale nie czar. Strzelam, że to jest mniejsze rozproszenie zaklęć. Piekielny ogar. Uła. Ale i przywalił. Dziku, tankuj! Jest niewrażliwy na takie zaskoczenia. A. O, zabił dzika. Ubili dzika, cóż to był za dzik? Lew z niego sika, uciekam stąd. Na ciebie się skupił? No on mnie zabije jednym ciosem. Nie zabije, uciekaj. On jest wolny. A! Okej. Okay. Targetuje mnie. Wow, nie tędy. Tędy? Nie, tędy. Czas na małą zabawę. Już pada. Okej, okay, padł. Chyba podołaliśmy wszystkim wyzwaniom. Zobaczcie.
Sadzawka jest pokryta runami, lecz to jakiś nieznany ci starożytny język. Na brzegu wykuto 5 dużych symboli. Woda w sadzawce jest niezmącona, ale lśni słabym blaskiem. Podejrzewasz, że Kać nie znalazła się tu przypadkowo. Mogę spróbować odczytać runy, albo spróbować odczytać runy. Okej. To... Wiedza. Sukces. Przyglądając się dokładnie runom, dochodzisz do wniosku, że jest to język neterilski. Daje ci się przetłumaczyć część napisu. Napis mówi coś o srebrnej monecie umieszczonej w sadzawce, a także o symbolach, dzięki którym można tworzyć magiczne przedmioty. Przyjrzyj się dokładnie symbolom. Symbole są bardzo wyraźne. Płomień, kropla, kamień, trąba powietrzna, a piąty zawiera pozostałe 4 symbole w jednym okręgu. Wygląda na to, że każdy symbol można wcisnąć. Co wciskamy? Chwila, jakie są symbole? Płomień, kropla, kamień, trąba powietrzna albo wszystkie. Nie wiem, płomień? Naciśnięty symbol lśni przez chwilę, po czym znowu przygasa. Poza tym nic się nie dzieje. Wiesz co, bo tam były... Trzeba wrzucić monetę. Moneta rozpuszcza się w wodzie, a sadzawka zaczyna lśnić i bulgotać. Skąd miałeś monetę? Nie wiem. Dzielnica ognia. Co ona robi? Muszę ją najpierw odnaleźć. O, tu jest. Przywołanie żywiołaka ognia pojedynczego użytku. That's useful. No dobrze, to zwiedziliśmy tę lokację. Więcej już się nie da nic z tym zrobić? Nie wiem, czy mamy żetony. Zobaczę, symbol kamienia. No, chyba nie mamy. Oh well. Oh well. W następnym odcinku idziemy spać. Tak. Nie, ja już się wyspałem. Może powinniśmy już ruszać. Nie! Zwłaszcza nie do tych drzwi. Patrz, za nimi jest ciemność. Ciemność nigdy nie oznacza nic dobrego. Czy coś. No dobra, w następnym odcinku zwiedzamy ciemność. Dobra. Dzięki wszystkim za uwagę i na razie, i cześć. Na razie.